Elegancko busik załadowany, chłopaki ukrywają nielegalne przedmioty. Kolejka Waldi dalej jest. Jak tam Szymon? Strasik zszedł? Nie było strasiku. Nie było strasika. Cześć wszystkim, tutaj mam chwilę, bo jest akurat transport wojskowy. Klasyczny widok, jak się jedzie przez Niemcy teraz. Nakreślę wam mniej więcej, jak wygląda podróż. Podróż wyglądała tak, że byliśmy najpierw w paru miejscówkach w Szwajcarii, później byliśmy w Portofino, a później przez Lazurowe Wybrzeże przejechaliśmy na ASR, który się odbywał na granicy Francji i Hiszpanii. Sporo się działo, zapraszam do oglądania. Dojechaliśmy do włoskiej części Szwajcarii. Niestety pogoda nas została nie najlepsza, ale i tak jest pięknie. Tu w oddali widzicie kultowy mostek. Jak ci się podoba? Stary, poprowadzisz jeszcze może już do końca, stary. Już jesteś, stary, w gazie, już tutaj zdasz trasę, już wiesz co jak, stary. Jeszcze godzinkę poprowadzę, ale postaram się już wymigać do końca wyjazdu z prowadzenia. Wymigasz się, troszeczkę bliżej. Mostek, swojego czasu się skakało z niego oraz się łowiło kamerkę. To samo GoPro, którym teraz nagrywam, wyłowiłem. No, pijemy sobie Red Bullka, żeby wesprzeć wszystkich sportowych świrów. Przede wszystkim Joju Kobayashiego, który pobił rekord świata w lotach. Skoczył chyba 1,293 metry. O, i tylko sport ekstremalny. Zaparkowaliśmy kawałek przed Portofino, ponieważ i tak tutaj ledwo co znaleźliśmy parking. Bardzo tu jest wąsko, ciasno i w ogóle nie ma parkingu, szczególnie dla naszej podwójnej fury. Mateuszek, dzisiaj kierowca, jak się czujesz? Jak Renault się sprawuje? Bardzo dobrze. No, nakręte drogi troszkę ciężka sprawa, ale taka udeczka, ale dobrze. Daje radę. Ten pomacik na pewno pomaga. Ficik zmieniony na włoski, bo jesteśmy we Włoszech. Od razu na ulicach chaos totalny, wąskie uliczki, wszyscy zapierdalają. Bardzo ciekawy przejazd ze Szwajcarii do Włoch. Polecam, bardzo polecam. No i co? I tak to wygląda. Tutaj chłopaki reprezentują największy poziom chillerki, jak sobie można wyobrazić. Chłopaki sobie pracują, chillują. Po prostu czuć to. Doszliśmy na szczyt, znaczy na szczycie był jakiś dom, jakichś, nie wiem, podejrzanych ludzi. Kartelówka. Kartelowa była, ale tutaj jest fabryka kartelowy. Najprawdopodobniej. I można się wychillować. O, Zosia znalazła tam elegancko hamaczek. Jesteśmy w pięknym Portofino, naprawdę pięknym miejscu. Są tutaj wszyscy, robimy chilluweczkę, każdy nalał sobie drineczka, dziewczyny piją cydr. Proszę pomachać do kamerki GoPro. Przywitała nas tutaj taka, jakby to ująć ładnie, kartelówka. Zdrówko. Fajny outfit. Przejście w takim gąszczu. Nie no, właśnie rozkminiliśmy, że trasa, którą idziemy, to jest trasa do ucieczki z willi, która jest na szczycie tej góry. I totalnie tak wygląda.
jest lekko udeptana. Jest to po prostu tylne wyjście z Portofino. Jakby był przypał. O kurwa, no nie no, tutaj to już jest grubo, nie? Nie ma już nadziei. To już jest mała nadzieja. Ej, tam są do... Myślałem, że jest plusowany po prostu wiesz. Dam radę, ale okazało się, że w pewnym momencie droga się ucina. No niestety, niestety. No, doszliśmy do miejsca z taką tabliczką Divieto di Accesso. Ewidentnie nie można tu wchodzić. A trasa tutaj, widzieliście jak wyglądała. Ale udało się. Znaleźliśmy tą miejscówę. Ale wejście zrobiliśmy legendarne. No i mamy prywatny. Ma se parli sopra cosa serve? Sono fatto non capisci niente. Spesso penso a chi non vedo più da un po'. Io non so dove sei con la foto sorriso. Non ho messa troppa poca fede. Non sanno che c'è in testa. So che tu sbagli se lo faccio anch'io. Guarda, salsiccia, quella è tanto. Lei è banato, Tania. Hai capito? Capito, capito. Prima via sulla sinistra. Grazie. 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 No, właśnie się zapytałem jakiegoś Włocha, gdzie jest sklep. Chłop się bardzo przejął, jakby zaangażował jeszcze dwie osoby do tego. Podyskutowali sobie o tym, gdzie jest pierdolony sklep w poniedziałek rano o godzinie 8. Sklep jest oznakowany, już widzę stąd, generalnie po prostu trzeba iść prosto. Gadają, To właśnie jesteśmy we Francji, przyjechaliśmy do Menton, czyli jakiegoś trochę randomowego miasta po drodze, które nam się nawinęło. I jest świetnie, tutaj są chłopaczki grają. I tutaj sobie ludziki siedzą, właśnie czujemy. Siema! Jesteśmy w tripie. To już trzeci dzień w sumie, jutro ostatni. To taka Polska. Jutro... No, że Polska, jutro zawitamy do... Ale ładnie to. Ale zrobiłem. I tak na koniec. Jesteśmy we Francji o 23:00 bez noclegu, bez możliwości spania przy Parku Narodowym. I jesteśmy w tej zwanej dupce. Jesteśmy trochę w dupie, aczkolwiek... Jesteśmy na rozdrożu myśli. Nic by się strasznego nie działo, gdybyśmy po prostu się wszyscy oprócz Tomka nie napierdolili dzisiaj. I nie mamy po prostu kierowcy za bardzo. No, to jest bezpisane, już po prostu najebane. No, to chyba najmniejszy. No, tak, na początku Tomek chyba jechał sobie dzisiaj cały dzień. Calutki. Calutki od rana, no. No. Dojechaliśmy z Francji do Hiszpanii i czekamy na hotel, na kemping. Bo nawet ASR-owicze nie mogą się spierdolić. Co jak co? Że ja to się wyspałem najlepiej na tym wyjeździe. Ty się najlepiej wyspałeś, kurwa. Ten co krzyczał najbardziej. Ja mogę jechać, ja będę prowadził, kurwa. Nie no, elegancko zajechałeś, zajechałeś elegancko. Naprawdę w ciężkiej sytuacji trzeba było podejmować zjebane decyzje, bo już nie było żadnych innych. No ale daliśmy radę, można tak powiedzieć, no. Jesteśmy na plaży. Całkiem ładnej. No, po ciężkiej nocy udało się dojechać elegancko do hotelu. Znaczy do hotelu. Na kemping. Elegancko, drineczki są ładowane. No nie. Wyszło słońce w ogóle, bo miał być deszcz. Więc po prostu jest dobrze, no. Namiocik wygląda całkiem spoko. Jest wojskowy vibik. Ale jest elegancki piecyk. Piecyk przepływowy, więc można lać ciepłą wodą ile się chce. To też jest, to też lubimy. Piecyk przepływowy. Jak tam Radziu? Wyglądasz jak już był gotowy. No, idziemy do matka na razie. Kalma, kalma. Wygląda się jak był.
Jak to nagrywa, kurwa, dobrze. No, ale Karol jak masakra. Wjechaliście totalnie w beat. A ty totalnie wjechałeś w wyjazd, stary. Karol wiesz, to w każdym wyjazd. No, ostatni dzień na SR-ku się udał. Jest ranek, poranek, eleganckie słoneczko. Już jest vibe, ja taki jak powinien być cały czas. Sembrava a prima vista tanto per Benino, si offre a far da guida per la città. Albo tako w ogóle, tam coś jest? Dawaj, rzucaj, kurwa. Tam coś jest? Tako bym rzucił. No, ja rzucę tako, no. Ładnie poleciał. Ale ty tu nie rzucaj, to jest auto. Rzucaj do... Rzuć do Szymka. Zaproszę Szymka tutaj, wiesz? Dobra. Przejebany moment. Udało się. 20 godzin jazdy, wszyscy wyłażą i są zadowoleni.